Przełom i początek roku były pracowity dla polskich strażaków, którzy wielokrotnie interweniowali, i to przy różnych zdarzeniach, to znaczy przy usuwaniu skutków wichur, ale także przy pożarach. Wiemy, że mieliśmy w Opolu takie dwa potężne pożary, o których zaraz będziemy rozmawiać, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj w studiu kapitan Paweł Kolera z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Dzień dobry. Witam Państwa. Sporo było w ostatnim czasie tych wyjazdów, w tym myślę, że były też akcje trudne, jak na przykład wspomniane już przeze mnie dwa pożary. Jeden to oczywiście na osiedlu Armii Krajowej, drugi to ten w budynku przy ulicy Jagiellonów. Czy to faktycznie były takie dwie największe akcje w ostatnich miesiącach, z którymi mieliście do czynienia? Zgadza się. Przełom roku 2021 i 2022 przyniósł nam faktycznie dużo zdarzeń, w tym dwa pożary już wspomniane. Oba te zdarzenia były dosyć bardzo wymagające. Potrzeba była zaangażowania dużej liczby strażaków. Spędziliśmy przy tych zdarzeniach też dużo czasu. No i skutki obu z nich były dosyć poważne. No właśnie, każdy pożar jest tragiczny. O każdym tak możemy powiedzieć. No natomiast myślę, że ten przy osiedlu, na osiedlu Armii Krajowej no cały czas gdzieś jest w świadomości mieszkańców, cały czas się o tym mówi. No po pierwsze dlatego, że był to pożar, w którym zginęły 3 osoby, a po drugie też ze względu na to, że do tej pory mieszkańcy klatki, w której ten pożar wybuchł, nie mogą do tych mieszkań powrócić. Ale jak ten pożar i ta akcja wyglądała z Waszej perspektywy, z perspektywy strażaków, którzy przyjechali na miejsce, no i co zastali? To trzeba podkreślić, że pożar ten był trudny od samego początku. Pierwsze zastępy, które przyjechały na miejsce zdarzenia, zastały w pełni rozwinięty pożar już całego mieszkania. Wychodził ten pożar również już na klatkę schodową. Cała klatka schodowa była zadymiona, co uniemożliwiało również ewakuację mieszkańców z górnych pięter. Jest to dla nas troszeczkę dziwne, ponieważ o godzinie 18 przeważnie takie pożary jednak są rozpoznawane wcześniej. Te zgłoszenia do nas docierają na tyle szybko, że jesteśmy w stanie dojechać i ten pożar, że tak powiem, zgasić w zarodku. No tutaj niestety już w czasie, kiedy nasze zastępy dojeżdżały na miejsce zdarzenia, w sieci już krążyły filmiki, gdzie płomienie wychodzące z okna sięgały paru metrów i wyższych kondygnacji. I była też to długa akcja, bo ona chyba zakończyła się dopiero po północy. Dokładnie. To było wszystko spowodowane tym, że wysoka temperatura dosyć mocno nagrzała całą kondygnację, całe mieszkanie. Również zadymieniu uległo znaczna część klatki schodowej oraz mieszkań. Musieliśmy to wszystko przewentylować i doprowadzić do takiego stanu, aby było bezpiecznie. Czy biorąc pod uwagę doświadczenia związane z pożarami w mieszkaniach i w domach, czy często zdarzają się takie sytuacje, że przyjeżdżacie na miejsce i nie dość, że pożar jest tak bardzo zaawansowany i akcje długo trwają, no to jeszcze niestety, ale są ofiary śmiertelne. Dlaczego te osoby w ogóle nie uciekły stamtąd? Takie zdarzenia oczywiście się zdarzają, aczkolwiek przeważnie ten pożar mieszkania, czy to w domu jednorodzinnym, czy to w budynku wielorodzinnym, ogranicza się w większości przypadków do jednego pomieszczenia. Tutaj tym pożarem objęte były już dwa pomieszczenia, czyli jeden pokój oraz przedpokój. No i pewnie dlatego ewakuacja mieszkańców się nie udała. Natomiast pozostało 45 osób, tak? Zostało ewakuowanych w ogóle z budynku. Tak, zdecydowana większość ewakuowała się przed naszym przybyciem, a strażacy ewakuowali jeszcze osoby, które pozostały w budynku, a którym ewentualne niebezpieczeństwo jeszcze zagrażało. No właśnie, ale jak powinniśmy się zachować w takiej sytuacji? Znaczy, jestem mieszkanką bloku, wychodzę na klatkę schodową, czy w ogóle na korytarz i widzę gdzieś dym. Czy powinnam szukać źródła tego dymu, szukać ognia, czy powinnam od razu zadzwonić na 112 i wtedy, nie wiem, schować się do mieszkania i czekać na przyjazd straży pożarnej, czy po prostu sama się ewakuować? Sytuacje takie są różne. Oczywiście w pierwszej kolejności warto wezwać służby ratownicze, w tym Straż Pożarną. W tym celu oczywiście numer 112, który przekaże informacje do wszystkich służb, które muszą być zaangażowane do tego zdarzenia. A tak naprawdę nasze zachowanie musi być uzależnione od tego, gdzie się znajdujemy. Czy ten pożar jest na wyższej kondygnacji, czy na niższej, czy na tej samej. Przede wszystkim, jeżeli ten pożar jest w miarę mały i mamy jakiś podręczny sprzęt gaśnicy, czy typu gaśnice, które są coraz bardziej popularne w polskich mieszkaniach, możemy starać się ten pożar ugasić samodzielnie. Aczkolwiek musimy pamiętać, aby zrobić to z rozwagą i nie narażać własnego zdrowia. Tak więc wszystko zależy od tego, co zastaniemy. Drugą kwestią jest to, aby ewentualnie pomóc osobom poszkodowanym, które nie mogą się same wydostać, albo samemu ewakuować się z mieszkania. Najlepszą metodą jest zamykanie za sobą drzwi, aby ten pożar nie przemieszczał się do innych pomieszczeń. Ale musimy zwrócić też uwagę na to, że nie każdy pożar wymaga naszej ewakuacji. Jeżeli na przykład klatka schodowa jest zadymiona, ponieważ pożar wystąpił na kondygnacji poniżej, warto jednak zostać w mieszkaniu, uszczelnić swoje drzwi wejściowe
i przy otwartym oknie u siebie w mieszkaniu oczekiwać na polecenia strażaków. Myślę, że ważną też kwestią jest to, gdzie zostawiamy samochody. To znaczy spotykamy się gdzieś tam z informacjami dotyczącymi tego, że niestety, ale często przejazd służb jest utrudniony z uwagi na to, że samochody zostawiają przejazd, drogę pożarową. Zgadza się. Notorycznie mamy problem z dojazdem na miejsce zdarzenia poprzez właśnie niewłaściwie zaparkowane pojazdy. I mowa tutaj głównie o dużych osiedlach, takich jak osiedle Armii Krajowej, gdzie zagęszczenie mieszkańców oraz pojazdów jest dosyć duże. Zdarza się, że dojazd nawet podstawowych zastępów, które nie są aż tak długimi zestawami pojazdów, jest utrudniony. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja, kiedy na miejscu musi dojechać sprzęt specjalistyczny, jak podnośnik czy drabina, które są czasami kluczowe, aby uratować komuś życie lub zdrowie. Czy w takich sytuacjach, w takich akcjach jest jakiś gotowy scenariusz, według którego działacie? Czy to jest tak, że straż pożarna przyjeżdża na miejsce, ocenia i działa zgodnie z tym, co zobaczy? Podejmowane są decyzje na bieżąco. Strażacy regularnie ćwiczą różne scenariusze, aczkolwiek nie można powiedzieć, że jeden scenariusz odnosi się do każdego zdarzenia. Każde zdarzenie na swój sposób jest niezależne, jest inne i to kierujący działaniem takim ratowniczym, czyli dowódca tej akcji, na bieżąco musi reagować i podejmować działania. Mówiliśmy teraz o pożarach w budynkach wielorodzinnych. Natomiast co z domami prywatnymi, z budynkami jednorodzinnymi? Jak tutaj wyglądają statystyki, jeżeli chodzi o pożary? No wiadomo, pożary występują i w jednych, i w drugich. Tych pożarów jest rodzajów dużo więcej. Mamy pożary lasów, mamy pożary traw, pożary śmietników, samochodów. Ogólnie w 2021 roku na terenie miasta Opola i powiatu opolskiego notowaliśmy 555 pożarów, z czego 126 dotyczyło budynków jednorodzinnych, a 59 budynków wielorodzinnych. Wliczamy w te zdarzenia oczywiście pożary związane z pożarem sadzy w kominie. I te pożary stanowiły 98 z tych wyjazdów, czyli jednak zdecydowana większość. To też ma wpływ na to, że większość tych zdarzeń jest w budynkach jednorodzinnych, bo przeważnie tam dochodzi do pożarów sadzy w kominie. A pożary mieszkań, gdzie pożar ten obejmuje pokoje i inne pomieszczenia, no są to na szczęście rzadkie zdarzenia, aczkolwiek jak się zdarzają, to mają tragiczne skutki, jak to widać ostatnio. Jeżeli chodzi o te domy jednorodzinne, pożar sadzy, to znaczy, że tych pożarów można byłoby uniknąć? Większość pożarów niestety jest spowodowana tym, że mieszkańcy, właściciele zaniedbują swoje obowiązki, jakim jest czyszczenie przewodów kominowych obowiązkowe. Tak więc apelujemy do wszystkich jeszcze raz, aby nie ze względu na przepisy, które też nas do tego zobowiązują, ale ze względu na własne bezpieczeństwo oraz współlokatorów i rodzin, sami dbali regularnie o czystość przewodów kominowych i ograniczali właśnie ilość zdarzeń, bo musimy wspomnieć o tym, że pożar sadzy w kominie generuje temperaturę dochodzącą do około 1000 stopni. Często dochodzi do rozszczelnień takiego komina, w wyniku czego do pomieszczeń może przedostać się tlenek węgla, inne toksyczne produkty spalania, ale ten pożar może również rozprzestrzenić się na poddasze czy przyległe pomieszczenia do przewodu kominowego. A co ze wspomnianą wcześniej gaśnicą? To znaczy nie ma dzisiaj chyba obowiązku, żebyśmy w domu czy w mieszkaniu mieli gaśnicę, ale chyba dobrze byłoby, żeby takowa się znalazła. Nie ma takiego obowiązku, aczkolwiek coraz więcej mieszkań, coraz więcej lokatorów jest świadomych zagrożeń i kupują uniwersalne gaśnice wodne, którymi można gasić większość pożarów i są one również skuteczne w przypadku pożarów tłuszczy, które są dosyć charakterystyczne. Charakterystyczne, chyba też niestety, ale dość jeszcze powszechne, bo zwykle jest tak, że kiedy, no, nawet czasami przez zapomnienie, tak, zostawimy, nie wiem, olej, który się zdążył już rozgrzać i mimo, że to gdzieś tam się chyba od szkoły już wałkuje, jak się powinno taki pożar zgasić, no to często naszą reakcją jest taką, że jak no i widzimy, że coś się pali, to po prostu sięgamy po wodę, a w tym wypadku no jest to zgubne. No niestety. Niestety wlanie takiej szklanki wody do płonącego oleju może mieć katastrofalne skutki, ponieważ ten olej wtedy kipi. Cały płomień obejmuje większość pomieszczenia, w tym przypadku kuchni, i dochodzi przeważnie do pożarów rozległych już na całe pomieszczenie. Czyli co w takiej sytuacji robimy? Zakrywamy to naczynie? Jeżeli nie posiadamy specjalnej gaśnicy, której możemy użyć, ona jest też na środek wodny, aczkolwiek ten strumień jest na tyle rozproszony, iż nie powoduje takich gwałtownych zachowań się tego płonącego oleju, to oczywiście możemy wykorzystać ręcznik, jakąś szmatkę z wilżycią oraz przykryć ten garnek oraz ewakuować się z mieszkania i wezwać służby.
Pożary to jedno, ale to nie tylko zdarzenia, z którymi mieliście ostatnio do czynienia. To znaczy, ten rok, tak jak powiedzieliśmy, zaczął się tragicznie w związku z tymi wielkimi pożarami, natomiast oprócz tego mieliśmy wichury do usuwania skutków, w których też byliście zadysponowani. Zgadza się. Końcówka stycznia była bardzo pracowita dla polskich strażaków. Wszystko za sprawą warunków atmosferycznych, które nas nawiedziły, czyli silne wiatry. Łącznie w okresie od 28 do 31 stycznia odnotowaliśmy 273 zdarzenia związane z usuwaniem skutków silnych wiatrów. W całym roku 2022 takich zdarzeń było już 342. To tylko mogę pokazać, że jaka to jest skala, bo w całym ubiegłym roku, 2021, takich zdarzeń było 427, więc ilość, która wygenerowała się już w tym roku przez niespełna 1,5 miesiąca, jest niewiele mniejsza niż przez cały ubiegły rok. Wiemy, że prognozy też nie są optymistyczne, to znaczy gdzieś tam pojawiają się już w mediach informacje o tym, że kolejne wichury być może będą nas nawiedzać, ale mamy nadzieję, że będą one łagodniejsze, być może prognozy się nie sprawdzą i mam nadzieję, że ten rok jednak no, będzie lepszy, a oby nie był gorszy niż tamten pod względem ilości czy liczby Państwa wyjazdów. Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu, a moim Państwa gościem był dzisiaj kapitan Paweł Kolera z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Dziękuję bardzo.